był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie nie wykluczył operacji lądowych na Ukrainie. W wywiadzie telewizyjnym powiedział, że działania wojsk zachodnich na Ukrainie będą być może w pewnym momencie konieczne. Dodał, że jego kraj nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy i będzie reagować na działania Rosji. W Radiu Z, siódmy dzień tygodnia już teraz, zaprasza Andrzej Stankiewicz. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Państwo, witam bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pan Adam Jarubas z Polskiej Stronnictwa Ludowe Trzecia Droga. Dzień dobry. Pan minister Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pan Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dzień dobry. Pan Bartosz Arłukowicz, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, prezydent i premier spotkali się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Pretekstem była 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO, ale tak naprawdę miał to być sygnał wysłany Władimirowi Putinowi. Sygnał głównie polityczny, dlatego że konkretnych militarnych efektów tej wizyty nie ma zbyt wielu, a jednocześnie na jesieni może się zmienić lokator Białego Domu. Pan Wojciech Kolarski, czy kancelaria prezydenta, czy pan prezydent są zadowoleni z tej wizyty, z tego sygnału politycznego? To była bardzo dobra wizyta. Bardzo dobra wizyta. Oczywiście, jak pan powiedział, pretekstem była rocznica wejścia do NATO. 25 lat temu Polska weszła, cała klasa polityczna wtedy stanęła za wejściem Polski do NATO. Dzisiaj cała klasa polityczna razem mówi o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale to była wizyta, która pretekstem była historia, ale tak naprawdę dotyczyła przyszłości. A przyszłość to reakcja na to, co dzieje się na wschodzie i stąd wizyta prezydenta z komunikatem politycznym. Nie spotkał 3% się PKB. Pan prezydent rzucił taki pomysł, 3% wydatków krajów natowskich na PKB. Premier Tusk się zdystansował od tego pomysłu, twierdząc, że lepiej by było, żeby kraje, które są w tej chwili członkami NATO, wydawały to, co powinny wydawać, czyli 2% PKB. Ale w Ameryce ta propozycja prezydenta została dobrze przyjęta. Prezydent nie tylko był w Białym Domu, nie tylko spotkał się z prezydentem Bidenem, ale był również na Kapitolu, był na spotkaniu z przewodniczącymi dwóch mniejszości i większości w Senacie, Izby Reprezentantów i ta propozycja została bardzo dobrze przyjęta. Dlaczego prezydent nie spotkał się z Donaldem Trumpem? No, prezydent został zaproszony przez prezydenta Bidena do złożenia wizyty w Waszyngtonie, ale też był taki sygnał, żeby w programie tej wizyty takiego spotkania nie było, natomiast nie wykluczono, że w przyszłości administracja będzie. Administracja amerykańska poprosiła: Andrew, nie spotykaj się z Donaldem Trumpem. Dyplomacja amerykańska jest bardzo subtelna, w związku z tym nie, takiego komunikatu nie było. Ale przed chwilą pan to powiedział. Nie było takiego. No jak, to jak ten sygnał był wyrażony? Proszę nam tę subtelność zarysować. Subtelność polega na tym, że jest pewien program, który jest omawiany ze stroną amerykańską i w tym programie była mowa o spotkaniu w Białym Domu, o tym, że prezydent jest zaproszony do kongresu, że i chodziło o to, żeby nie znalazł się w programie wizyta w Trump Tower, tak? Chodziło na przykład o tym, żeby prezydent zobaczył, no, jak w akcji w śmigłowce Apache, które powiedział pan zdanie za dużo, a teraz dwa miliardy teraz pan się próbuje dolarów zostały ja mówię, drodzy Państwo, nie przypadkiem, dlatego że prezydent Andrzej Duda jakby nie uważa, że to jest problem, jeżeli zmieni się lokator Białego Domu. Nie, ale powiem więcej. Znaczy, jeśli miałaby taka, będzie mieć miejsce w przyszłości, najbliższej przyszłości taka wizyta, nie wykluczono, że do takiego spotkania dojdzie. Viktor Orban odwiedził Donalda Trumpa, nie odwiedził za to Joe Bidena. Po tym spotkaniu powiedział, nie da ani grosza na wojnę z Ukrainą, na wojnę Ukrainy z Rosją, dlatego wojna się skończy. Tak powiedział Viktor Orban po spotkaniu z Donaldem Trumpem na Florydzie. Pan Bartosz Arłukowicz, no uspokajający komunikat rzeczywiście. Zachowanie Orbana znane jest od lat i myślę, że on już przekroczył wszystkie granice i jasno określił się, po której stronie stoi. W związku z tym żadnego jakiegoś przełomowego komentarza w tej sprawie nie będzie, ale chciałbym jednak zwrócić uwagę na to zdanie, które wypowiedział pan minister. No. To jest dość charakterystyczne, że pan prezydent Duda pierwszy raz był w Białym Domu
prezydenta Bidena i analizuje... No ale dodajmy, że wcześniej Joe Biden przyjeżdżał po wybuchu wojny. Ja mówię o wizycie w Białym Domu. Pierwszy raz, ale służby amerykańskie z całą pewnością śledzą wypowiedzi naszego prezydenta. To jest oczywiste, że każde zdanie wypowiadane przez prezydenta jest analizowane przez służby amerykańskie. Jeśli analizowali te historyczne wypowiedzi, w których właśnie mówił o tym, że to wszystko jedno, de facto wspierał Trumpa, to Amerykanie realnie się prawdopodobnie obawiali o to, że Trump stanie się punktem tej wizyty. Zaś co do samego celu tej wizyty, no to ona była bardzo potrzebna. Donald Tusk jest w tej chwili w potężnym takim uderzeniu dyplomatycznym. Skupia wokół siebie oczy europejskie i amerykańskie i jest to wszystko po to, żeby pokazać, że świat dalej wspiera Ukrainę. No i ta wizyta tak naprawdę, pomimo że była wizytą historyczną, ona tak naprawdę była wizytą pokazującą i Putinowi, i Ukrainie to, że Europa i świat jasno się wypowiadają w sprawie tej wojny. No, dobrze, jedno rzecz bardzo ważna. Nie kłóćmy się o tym. Nie. Drodzy Państwo, to proszę mi zaufać, to panowie się będą kłócić. Rzeczywiście było tak, Amerykanie poprosili, żeby prezydent Andrzej Duda nie spotykał się z Trumpem. Prezydent posłuchał tej sugestii. Nie, panie doktorze, momencik. Prezydent uważa, że bez względu na to, kto rządzi w Białym Domu i bez względu na to, kto rządzi w Polsce, relacje polsko-amerykańskie są strategiczne i najważniejsze. Dobrze, panie ministrze, nie możemy abstrahować od tego, co opowiada Donald Trump w ostatnim czasie. I dlatego prezydent był zaproszony do kongresu, gdzie na przykład Donald Tusk niestety nie został, ponieważ traktuje partię republikańską jako pewien problem. I to jest... Pojechali razem, a ich przedstawiciele się kłócą w studiu. Pytanie do pana Bartosza Arłukowicza. Jeżeli Donald Tusk jest w takim natarciu i Ameryka i Europa na niego patrzy, to dlaczego musiał na Twitterze napisać do speakera, czyli marszałka Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, który blokuje amerykańską pomoc dla Ukrainy, napisał do niego na Twitterze wczoraj: spójrz na Odessę po ataku Rosjan na Odessę. Ilu argumentów jeszcze potrzebujesz, aby podjąć decyzję? Pojechał pan premier, pojechał pan prezydent do Stanów Zjednoczonych, spotkali się z Joe Bidenem, a nadal pomoc amerykańska jest pomoc amerykańska dla Ukrainy jest blokowana w parlamencie amerykańskim. No, w tym celu też panowie pojechali, a to, że Donald Tusk napisał takiego tweeta, to używa wszelkich form komunikacji. To bardzo dobrze, że napisał. Ten tweet jest twardym, mocnym komunikatem. Tweet jest dowodem, że nie było innej możliwości dyplomatycznego. Nie, ten tweet jest dowodem na to, że należy przekonać tych, którzy są przeciwni niesieniu pomocy Ukrainy, do tego, żeby w końcu otworzyli oczy. I ten tweet jest bardzo mocny i temu służy. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka. No więc to jest właśnie, można powiedzieć, ten tweet to taka łyżka dziegciu do tego, co ta wizyta przyniosła. Jako partia Prawo i Sprawiedliwość, blisko republikanów, powinniście w takim razie, jeżeli uważacie, że Ukrainie trzeba pomagać, u pana Mike'a Johnsona, który jest republikaninem, powinniście załatwić wprowadzenie tej sprawy do podobrania. Nie, to ja jednak powtórzę, to łyżka dziegciu, bo rzeczywiście wizyta w mojej ocenie była bardzo dobra i wizerunkowe efekty przyniosła, nie tylko wizerunkowe, no wizerunkowe bardzo dobre, ale również te korzyści związane z inwestycjami militarnymi w Polsce. No to są konkrety. Natomiast moim zdaniem ta taktyka, którą przyjął pan prezydent Andrzej Duda, bardzo... To ja przypomnę, bo pan marszałek Krytyczka pyta. Bardzo... Drodzy państwo, to jest tak, że Amerykanie obiecali kredyt w wysokości $2 miliardów. Kredyt. Tak, to jest kolejny, bo jesienią było też $2 miliardy i mamy kupić 96 śmigłowców Apache, rakiety JASM, ale to nie są... To nie są wielkie inwestycje zbrojeniowe, pani poseł. No dobrze, ale są. Ale są. To są jednak konkrety. Natomiast, jak mówię, proszę mi pozwolić skończyć myśl. Łyżka dziegciu, jeśli chodzi o ten tweet Donalda Tuska, ponieważ rzeczywiście wizerunkowo bardzo dobrze i polski prezydent, i polski premier wspólnie z wizytą przekonujący, prawda, i wspierający prezydenta amerykańskiego, żeby pomagać Ukrainie, no to super. I teraz pytanie, po co? Gdzie prezydent rzeczywiście nie angażuje się w wewnętrzne spory i w kampanię wyborczą w Ameryce, a tymczasem Donald Tusk jakby poczuł, że nagle musi republikanów pouczać. I teraz pytanie, no i co się stanie, jeśli rzeczywiście Trump wygra wybory? To znaczy, to jest moim zdaniem politycznie i dyplomatycznie duży błąd, bo tak naprawdę pokazuje, że nie chce i nie będzie w przyszłości być może, gdyby się okazało, że Trump wygra wybory, stwarzał jakiegokolwiek pomostu do rozmów. A kto pani zdaniem byłby lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Ale to nie jest w ogóle moja sprawa. Ale ja pytam panią jako posłankę. Wybór. W tej chwili mamy do czynienia z kampanią tam i oczywiście pani jeden poseł, i drugi. To jest proste pytanie. Moment.
Kampania trwa. Nie, to zobaczymy. Ja wiem, ale to jest proste pytanie. Nie do jest kogo to pani moja sprawa. W mojej ocenie jeden i drugi ma wady i zalety, jeśli chodzi o kwestie związane z interesami. A jeżeli chodzi o polskie podejście do konfliktu na Ukrainie, do ataku Rosji na Ukrainę, to który jeśli jest weźmiemy pani tylko to, co kandydaci mówią na temat tego, co się na Ukrainie dzieje, jak ją wspierać, to wydaje się, że bliższy oczywiście naszym interesom, naszemu podejściu do Ukrainy jest w tej chwili Biden, ale podkreślam, to jest kwestia tego, że u nich trwa kampania i oni rozmawiają z amerykańskim elektoratem i trzeba brać na to poprawkę. Panie doktorze, jedna jeszcze uwaga, bo pan powiedział, że to Prawo i Sprawiedliwość bliższe partii republikańskiej. Nie, to jest błędne podejście. To pan tu powinien być tak. Pewien porządek. Właśnie, nie wiem, czy PiS by to dobrze przyjął. W interesie Polski jest współpraca z każdym. To wiemy, ale ideologicznie bliżej jest do republikanów. Republikanie czy demokraci. W związku z tym nie powinniśmy przenosić takich naszych polskich podziałów na relacje z Amerykanami, bo to nam nie służy po prostu. Znaczy, oczywiście, że powinniśmy utrzymywać relacje z demokratami, z republikanami. Nie rozumiem do końca, dlaczego Donald Tusk komunikuje się z republikanami przez Twittera, a nie mógł tam poświęcić chwili, żeby się spotkać z tym Mike'em Johnsonem. Było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wylotem panów do Waszyngtonu. Ja tam zwracałem uwagę na następujące kwestie. Po pierwsze, oczekiwałem od polskiego prezydenta i premiera jasnej deklaracji, że Polska pod żadnym pozorem nie wyśle wojsk na Ukrainę. Widzimy, co robi Macron. Ponawia cały czas te kwestie. Pamiętamy, co mówił niestety 2 lata temu prezes Kaczyński, który chciał wysyłać polskie wojska w ramach kontyngentu misji pokojowej. Dziękuję bardzo na to. Konfederacja się temu wyraźnie sprzeciwiała. A to pan jest niezadowolony z tego punktu widzenia, z tej wizyty, że pana zdaniem taka deklaracja powinna paść? Ja uważam, że powinni naszemu głównemu sojusznikowi to i prezydent, i premier powiedzieć, natomiast ważniejsza jest inna kwestia. Ważna jest kwestia taka, że ostatnio słyszymy Donalda Tuska, który regularnie straszy Polaków wojną. I teraz pytanie jest takie, nie, co my robimy? Co się powiedział w Waszyngtonie, że Polsce wojna nie grozi w tej chwili. Powtarza taką frazę, że wyszliśmy z epoki powojennej i jesteśmy w epoce przedwojennej. Tak, to jest straszenie wojną. Ja powiedziałem coś takiego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, że chciałbym, żeby polski prezydent i polski premier wystąpili do naszego głównego sojusznika o udział Polski w programie Nuclear Sharing, czyli współdzielenia broni nuklearnej. Czy czasowo do Polski trafiała amerykańska broń atomowa? Tak jak trafia do 5 państw w tym momencie, które nie dysponują bronią atomową, natomiast no, współdzielą ją. Tak? To jest, już nie będę tych państw wymieniał. I to byłby jasny sygnał, bardzo korzystny dla Polski, odstraszania potencjalnego agresora. Co panu odpowiedział pan prezydent na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? Ja jestem związany poufnością, natomiast nie było tego oświadczenia, którego ja bym oczekiwał, wspólnego premiera i prezydenta w tej sprawie. Poza tym ja poruszałem jeszcze jedną kwestię. Ja jako przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji od 2 miesięcy wnioskuję do marszałka Hołowni, żeby w Sejmie odbyła się debata o bezpieczeństwie polskim, o takich sprawach jak nieistniejąca w Polsce obrona cywilna. Mieliśmy katastrofalny, nie wiem, że państwo się zapoznali, raport NIK-u o schronach, ukryciach, których Polska praktycznie nie ma. Poniżej 4% ludności miałoby gdzie się chować w razie czego. Mamy katastrofalną sytuację, jeżeli chodzi o wyposażenie rezerwistów, którzy w tym momencie są tam w niewielkim stopniu szkoleni. Oni mają hełmy jeszcze z okresu PRL-u, nie chroniące przed niczym, używane mundury, podarte kurtki itd., itd. Tusk tutaj mówi o tym, że mamy dalej pomagać Ukrainie, a my nie jesteśmy w stanie własne bezpieczeństwo tutaj zadbać. No pan w tej chwili trochę rysuje perspektywę taką, że jeżeli dojdzie do wojny, to my tę wojnę dramatycznie przegramy. To pan trochę straszy. Znaczy, bo my oddajemy, bo my się rozbrajamy od 2 lat na korzyść Ukrainy, a nie dbamy o własne bezpieczeństwo. Zwrócę uwagę jeszcze ostatnia bardzo ważna rzecz, panie redaktorze. W piątek miał miejsce gigantyczny skandal. Komisja Europejska przeznaczyła 500 milionów euro na rozwój potencjału produkcji amunicji artyleryjskiej przez firmy. Polska firma jedna dostała 2 miliony złotych, Niemcy dostali 40 razy więcej. 85 milionów euro Niemcy, I to tylko w Niemczech, ale niemieckie firmy produkujące na Węgrzech, Hiszpanii i tak dalej. I to jest, szanowni państwo,
podsumowanie polityki i PiSu, i Platformy w Unii Europejskiej. Tak jesteśmy traktowani. Jeśli państwo pozwolą, i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma się przerzucają, czy tak. Prawo i Sprawiedliwość i obecna władza, bo w tej chwili ministrem obrony jest Władysław Kosiniak-Kamysz, porzucają się odpowiedzialnością. Obecna władza twierdzi, że to poprzedni minister Błaszczak nie złożył odpowiednich wniosków, a minister Błaszczak twierdzi, że to obecna władza. A winni są jedni i drugi. Dobrze, drodzy państwo, podsumujmy. To jest tak, że 500 mln euro rzeczywiście polska firma na produkcję amunicji dla Ukrainy. Amunicji w tej chwili w Unii Europejskiej brakuje, czy w całej Europie brakuje. Polska firma 2 mln euro to są jakieś ułamki procenta. Pan Adam Jarubas, bardzo proszę, bo to także idzie na konto Kosiniaka-Kamysza. No tak, nie, nie zasłużenie, bo tak naprawdę te wnioski były przygotowywane jeszcze za poprzedniego rządu, bo były składane od października do grudnia, wtedy kiedy mieliśmy kampanię wyborczą, minister Błaszczak robił pikniki wówczas wojskowe. No w grudniu to już zaczęliśmy rządzić. Tak naprawdę te wnioski były przygotowywane wcześniej, one były 3 wnioski, tylko jeden się zakwalifikował, więc rzeczywiście ta kwota Dobrze, jest ale bardzo, czy jest możliwość, proszę bardzo powiedzieć, niska. Jest będą jeszcze kolejne nabory i będziemy... Właśnie chcę zapytać, czy będą kolejne nabory albo możliwość odwołania się od tego? Będziemy na pewno robić wszystko, żeby pozyskać dla polskiego przemysłu, który ma zdolności kontrybucji, jeśli chodzi o wyposażenie polskiej armii, ale przede wszystkim przygotowanie tego pakietu, który mógłby wesprzeć Ukrainę. Natomiast to, że dzisiaj tej decyzji nie ma, to jest efekt działań czy zaniechań poprzedniego rządu. Ja nie chcę przypisywać jasnej odpowiedzialności, tylko całą przerzucę na państwa tak ogólnie. Rzeczywiście, firmy niemieckie, norweskie, węgierskie. Węgrzy dostaną 27 milionów euro, a my ponad 10 razy mniej. Tak, może, panie dyrektorze. Państwu. Można? Można. Panie dyrektorze. Ja bym chciał jeszcze skomentować poprzedni temat. Tak, oczywiście, zaraz pan marszałek Jarubas, ale bardzo proszę pan Bartosz Rukowicz. Znaczy, pan redaktor był łaskaw powiedzieć, że trwa przerzucanie odpowiedzialności między Platformą. No bo platformą tak to wygląda. To ja powiem, że to nie jest żadne przerzucanie odpowiedzialności, tylko mówienie o twardych faktach. Wnioski w tej sprawie, o to dofinansowanie do zbrojenia, do Komisji Europejskiej, składane były od października dokładnie do 13 grudnia. I w tym czasie, przed 13 grudnia, przypomnę, że minister Błaszczak zajmował się sobą. Najpierw dywagował, czy w ogóle chce wchodzić do dwutygodniowego rządu, a jak już wszedł do dwutygodniowego rządu wbrew sobie, to organizował pikniki, jakieś spotkania. Więc sprawa jest jasna. Wnioski były składane w ostatniej fazie upadającego rządu PiSu, w tej najbardziej krytycznej fazie. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pana Bartosza Rukowicza. Dlaczego nagle bez ostrzeżenia z Waszyngtonu premier Tusk poleciał na spotkanie Trójkąta Weimarskiego z prezydentem Francji i z kanclerzem Niemiec? Wyglądało to tak, jakby się dowiedział w Waszyngtonie jakiejś tajemnej wiedzy, która zmusza go do poinformowania Macrona i Scholza. Ja nie rozmawiałem z panem premierem Tuskiem na ten temat. Mogę powiedzieć swoją opinię opartą na wieloletniej współpracy. Poleciał po to, żeby sformułować wspólną postawę najważniejszych polityków europejskich wobec Ukrainy i tego, co tam się dzieje. Pan ma też takie wrażenie, tutaj marszałek Tyszko o tym wspomniał, że Macron po raz kolejny powtarza, że wojska natowskie powinny wejść na Ukrainę, a Scholz jest dokładnie przeciwny i Tusk próbuje to godzić. Siłą Trójkąta Weimarskiego jest to, że jesteśmy razem i mamy wspólną politykę. I po tym spotkaniu powstał komunikat, który pokazał... Będziemy kupować więcej broni dla Kijowa. Taki jest komunikat. Tak, wiem, znam ten komunikat i pokazał, że Donald Tusk potrafi zjednoczyć wokół siebie zarówno Niemcy, jak i Francję i wykreować wspólny komunikat. I pan się, poseł, nie śmieje. To ile tej pieniędzy chce wydać naszych? Że wy z Francją, Niemcami prowadziliście bezustanny konflikt. Pan Adam Jarubas, który jeszcze chce się odnieść do wyjazdu do Ameryki. Polski jest wspieranie walczącej również za nas Ukrainę. To jest, można powiedzieć, taki proxy war. Dobrze, ale powie pan tak jak marszałek Tyszka, że jest non posumus, in tym non posumus jest udział wojsk NATO, jakikolwiek na Ukrainie. Polska nie planuje wysyłać naszych żołnierzy. Ja rozumiem, że Emmanuel Macron, który na początku wojny dosyć często dzwonił do Putina, dzisiaj chce po drugiej stronie pokazać się jako taki element pewnej strategicznej niepewności, czyli mieć jakąś taką rodzaj zaszachowania Putina. No to dlatego, że Rosjanie wypychają Francuzów z różnych miejsc świata, gdzie Francja pewnie ma... Pewnie to jakiś element takiej wojny dyplomatycznej. Pamiętajmy, że jakakolwiek aktywność wojsk któregokolwiek państwa NATO na Ukrainie musiały być uzgodnione w ramach całej formacji, całego paktu.
Ja bym patrzył na tę wizytę naszych przywódców w Ameryce właśnie w zestawieniu z Trójkątem Weimarskim, który i bardzo dobrze odzyskuje swój wigor. Zapadły pewne decyzje, czy kierunkowo te komunikaty pokazują, że zarówno Francja, jak i Niemcy, które nie miały na początku zbytniej ochoty, żeby wspierać Ukrainę, dzisiaj już idzie sygnał, tak, będziemy nawet kupować poza Europą broń, żeby wspierać Ukrainę. To są dobre komunikaty, to jest element też wzmacniania bezpieczeństwa Polski, pokazania też, że Polska odzyskuje pozycję na arenie międzynarodowej, pozycja premiera Tuska tutaj jako też mediatora, bo nie jest tajemnicą, że pomiędzy Francją a Niemcami jest dosyć istotna różnica zdań. Czy pan jako bliski współpracownik Władysława Kosiniaka-Kamysza potwierdza tę wersję, którą przedstawił pan Stanisław Tyszka, dotyczącą sytuacji polskiej armii? Wiemy, że obrony cywilnej nie ma. Wiemy, że ze schronami jest problem, ale jeżeli chodzi o wyposażenie wojska, wyposażenie rezerwistów, jak to wygląda? I kilka dni temu nie kto inny jak właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jednym z priorytetów do natychmiastowego wprowadzenia jest indywidualne wyposażenie żołnierza, bo rzeczywiście to, i tu zgoda, urąga dzisiaj honorowi, bezpieczeństwu polskich żołnierzy i to ma być zrobione w ciągu najbliższych miesięcy. Tak, podstawowych rzeczy po prostu brakuje, więc jest często tak, że żołnierze kupują sobie indywidualnie jakiś rodzaj, nie wiem, podstawowego wyposażenia. 4% PKB. Panie proszę, czy pan sobie żarty ze mnie robi? Znaczy polski żołnierz to idzie do sklepu, sobie kupuje kurtkę, buty albo... No, taki mamy taką armię. Dwa dni temu wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza, który spotkał się z żołnierzami, którzy meldowali mu właśnie, że często dzisiaj muszą sobie jakiś element z ekwipunku, za który odpowiada... A wie pan odpowiada... dlaczego? Bo to poszło na Ukrainę wszystko. Dobrze, pan Stanisław Tyszka ma prostą odpowiedź i chwileczkę, pani Mirosława... Dlatego trzeba dzisiaj to, co poszło na Ukrainę, odtworzyć jak najszybciej i przygotować Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, to jest tak to skarżenie wobec waszych rządów, wobec rządów Mariusza Błaszczaka w Ministerstwie Obrony. No, mamy takie zestawienie informacji. Ja rozumiem, że pan przedstawiciel PSL-u po prostu chce przykryć wątek, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Państwo, ale tak zwany audyt Kosiniaka-Kamysza w armii... No, ale o audycie już rozmawialiśmy. Oczywiście z audytu trzeba wyciągać wnioski i oczywiście ma pan wicepremier Kosiniak-Kamysz pełne nasze wsparcie, jeżeli będzie w... Ale on mówi, że wyście twierdzili, że budujecie jednostki, a tam jest, wie pani, zielone pole. Naprawdę, powtarzam, ma nasze wsparcie, niech buduje jeszcze lepiej, jeszcze więcej, niech dozbraja, niech uzupełnia ekwipunek. Absolutnie tego potrzebujemy, nie mamy nic przeciwko temu. Ale chcę wrócić do tego wątku, który był poruszany, jeśli chodzi o te kwestie finansowania w amunicji, bo to jest właśnie ciekawe. No, nie miałam okazji podsumować też tego wątku spotkania Tuska z Scholzem i z Macronem, zaraz po tym, jak wrócił ze Stanów Zjednoczonych. No jest pytanie, to spotkanie raczej moim zdaniem no być może wzmacnia Tuska, no takie niewątpliwie były intencje, ale z drugiej strony można pomyśleć, że osłabia, bo trochę można to odbierać, że prosto ze Stanów Zjednoczonych musi się z nimi spotkać, żeby zdać relacje. To znaczy ewidentnie Macron aspiruje, proszę pozwolić, ewidentnie Macron aspiruje teraz po tych telefonach i po tych rozmowach, prawda, z Putinem do jakiegoś lidera budowania europejskiej armii, patrząc na to, jak słabe są te kwestie, jeśli chodzi o Niemcy, które sobie od wielu miesięcy nie mogą poradzić tak naprawdę ze sfinansowaniem swojej armii. Tam są permanentne kłopoty i są z tym problemy. Jak popatrzymy na to, w jakiej skali finansuje Francja tak naprawdę wojnę na Ukrainie, jak ją wspiera, to jest porównywalne do tego, co robi Polska. Więc no, jak to wszystko zestawimy, to szanowni państwo, jest naprawdę dużo do zrobienia. Na razie dużo opowieści, aspiracji, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Natomiast do konkretów daleko. Jedna uwaga jeszcze z tą amunicją, no bo to jest właśnie to zestawienie. Z jednej strony spotkanie Tuska z przywódcą francuskim i niemieckim, a w tym czasie właśnie rozstrzygnięcie tego, że Polska dostanie tylko 2 miliony. Prawda? Przypomnę, że Rumunia nie ma żadnej kompletnej infrastruktury, żeby w ogóle te amunicje produkować, więc tam pójdą ogromne inwestycje. My z tego nie skorzystaliśmy, a Kosiniak-Kamysz mówi tylko, że naprawimy. Ale nie słyszę, żeby się odwoływał na przykład od tego rozstrzygnięcia.
ten przetarg dotyczący amunicji jest tylko jednym z elementów. Jeszcze o dużej polityce. Na trójkącie, podczas trójkąta weimarskiego padła taka deklaracja dodatkowych 5 miliardów dla Ukrainy. Pan minister Wojciech Kolarski, chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu. Bardzo proszę, pan minister. Proszę państwa, bardzo dobrze doszło do takiego spotkania w Berlinie, bo jeśli Francja i Niemcy, daj Boże, Niemcy też, zmieniały swój stosunek, albo już zmieniają swój stosunek do tego, co się dzieje na wschodzie, do wojny na Ukrainie, to bardzo dobrze. Natomiast sytuacja z bronią i z amunicją pokazuje, że oczywiście mamy do czynienia w deklaracji z Solidarnością Europejską, ale realnie. No właśnie musimy kupować broń też gdzie indziej i to jest odpowiedź na to, dlaczego Polska szybko modernizując się, wydaje pieniądze i w Ameryce, i w Korei. Proszę państwa, to kończąc ten temat... Ale jeszcze ostatnie zdanie, bo tutaj była mowa o tym, że Trójkąt Weimarski dostaje wigoru. Nie, no to też jest pewien mit i pewna propaganda. No, prezydenci w ramach Trójkąta Weimarskiego spotykali się w 2022, 2023 roku dwa razy. Trójkąt Weimarski działał, to jest... Ale nie słyszałem takiej deklaracji, panie ministrze, przynajmniej dla mnie to jest ważna deklaracja, kanclerza Scholza, proszę sobie wyobrazić, że środki z rosyjskich aktywów, które zostały zamrożone w Europie, to wiemy, zostały zamrożone po wybuchu wojny, zostaną wykorzystane na zakup broni dla Ukrainy, tak powiedział kanclerz Scholz po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego, a my przejdźmy... Ale jeszcze dodam, że w Ameryce też mówi się o tym, więc to jest sprawa poważna i bardzo dobrze, nie Ameryka podejmuje takie decyzje, drodzy państwo, przejdźmy... Ameryka również przejdźmy będzie podejmować taką decyzję. Przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Drodzy państwo, tuż przed wyborami ruszył serial przesłuchań Jarosława Kaczyńskiego przed komisjami śledczymi. Na pierwszy ogień poszła komisja do spraw Pegasusa. Tak Jarosław Kaczyński mówił o tym, co wie, a czego nie wie na temat zakupu tego specnarzędzia do inwigilacji. Czyli nie jest pan w stanie powiedzieć, czy był pan wcześniej informowany o zakupie, czy pan nie był wcześniej informowany o zakupie? Nie, o zamiarze zakupu? Nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć, jak to było dokładnie, bo po prostu nie zwróciłem wtedy na to jakiejś szczególnej uwagi. Wiedziałem, że jest jakiś problem związany z finansowaniem, ale czy to chodziło o Pegasusa, czy wiedziałem, że to jest akurat konkretnie Pegasus? To jest ciekawe, co pan mówi, że pan wiedział, że jest problem z zakupem i z finansowaniem. Czyli pan wiedział o zakupie, tak? Jakiegoś systemu. Drodzy państwo, Jarosław Kaczyński odmówił złożenia ślubowania jako świadek w takiej formie, która zobowiązywała go do mówienia wszystkiego, co wie, pod rygorem kary za składanie fałszywych zeznań. Powiedział, że nie ma zwolnienia od obecnego premiera Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o tajemnice państwowe, są formalne procedury, które umożliwiają złożenie zeznań w takiej sytuacji albo odmowę składania zeznań, ale Jarosław Kaczyński takiej przysięgi w formalnym jej brzmieniu nie złożył, więc jest w ogóle kwestia tego, czy jego zeznania są wartościowe. Pan Bartosz Harłukowicz, jako były śledczy Komisji Śledczej, proszę o pańską ocenę, jak pan... Tak, to prawda. To pracowałem przez dłuższy okres czasu w Komisji Śledczej i znam zasady pracy Komisji Śledczej. Zacznę od postawy Jarosława Kaczyńskiego, a w drugiej części o merytoryce tych pytań. Po pierwsze, to, co pokazał Jarosław Kaczyński w tej pierwszej części, pokazało, jak on głęboko nie rozumie podstaw demokratycznego państwa i swoich obowiązków jako obywatela tego państwa. To był pokaz pychy, jakiejś arogancji, kompletnej pogardy dla posłów przesłuchujących, ale także dla obywateli. Dodajmy, drodzy państwo, że Jarosław Kaczyński lubował się w nazywaniu posłów członkami. To jakiś taki atawizm, widzę, u pana prezesa przemawiał, bo to absolutnie niezrozumiałe, wymagające naprawdę podkreślenia, że Jarosław Kaczyński pokazał się jak jakiś satrapa, który uważa, że państwo jest jego i on będzie w tym państwie decydował, co jest prawem, a co nie. Ale trzy punkty przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego zwróciły moją uwagę i uważam, że one wymagają wyjaśnienia. Po pierwsze, Jarosław Kaczyński, wynika tak z tego przesłuchania i na pewno to należy dopracować i sprawdzić, zeznał, że był informowany o zakupie systemu, nie wiem czy Pegasusa, ale jakiegoś systemu, tak powiedział, w roku, kiedy nie był jeszcze wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. I ten wątek trzeba wyjaśnić. Mówimy o roku 2017. Tak jest. Kto i dlaczego poinformował, w jakim trybie przepisów państwowych poinformował zwykłego szefa partii o potencjalnym zakupie Pegasusa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jarosław Kaczyński był łaskaw powiedzieć, że używano tego Pegasusa przeciwko przestępcom, bandytom, terrorystom. Ja nie znam
przypadku, nie czytałem o żadnym przypadku ujęcia, czy skazania, czy oskarżenia jakiegokolwiek przestępcy przy pomocy Pegasusa. Może taki jest, ale trzeba to wyjaśnić. Ale tam padło jedno jeszcze bardzo ważne zdanie, że zadam pytanie, czy ma wiedzę, że osoby publiczne były podsłuchiwane czy szpiegowane Pegasusem. I on powiedział, że nawet jeśli były, to mniej więcej tak zabrzmiało w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, nie chcę być, nie mam dokładnego cytatu, ale mniej więcej to zabrzmiało tak, że jeśli byli szpiegowani, to znaczy, że byli przestępcami, ale nawet chyba twardziej powiedział, że byli przestępcami. W związku z tym, ja dzisiaj myślę, że ci wszyscy ludzie opinii publicznej, myślę tutaj o Giertychu, pani prokurator Wrzosek, Brezie i innych, którzy już wiemy, że byli szpiegowani. Jeśli Jarosław Kaczyński twierdzi, że osoby publiczne były przestępcami, to osoby mają prawo do wytoczenia procesu wprost Jarosławowi Kaczyńskiemu. Roman Giertych zresztą to powiedział. Wie pan co, to posłuchajmy Jarosława Kaczyńskiego. Mamy ten fragment. Ogromna, miażdżąca większość, no można powiedzieć pewnie 99% tych działań dotyczyło po prostu zwykłych przestępców, a być może, że zdarzył się taki przypadek, że dotyczyło to osób, które pełnią jakieś funkcje publiczne, ale też te osoby są przestępcami. Kto się kwalifikował do tego 1%? Czy Krzysztof Brejza, czy Ewa Wrzosek, czy Roman Giertych, czy minister Kołodziejczak są tym 1% dla świadka? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast tam, gdzie tego rodzaju wiedza ma charakter ogólny, to znaczy jest powszechnie znana, no, sprawa panów Brejzów, to stwierdzam, że według mojego rozeznania obydwaj dopuścili się poważnych przestępstw. Drodzy Państwo, tylko powiem, że Krzysztof Brejza był inwigilowany, dlatego że przypisywano jego ojcu jako prezydentowi Inowrocławia stworzenie w mieście, w urzędzie miasta komórki, która miała walczyć w internecie z jego przeciwnikami. Pozostawiam Państwa ocenie, czy to jest, nawet jeżeli tak było, czy to jest tego typu przestępstwo, które kwalifikuje się do stosowania Pegasusa, pan Bartosz Arłukowicz. Ostatnie zdanie w tej sprawie jeszcze chciałem podopowiedzieć, bo powiedziałem o dwóch wątkach, które dotyczą Jarosława Kaczyńskiego i wątek trzeci, mianowicie finansowanie. Jarosław Kaczyński był pytany o sposób finansowania. Pegasus został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, z ominięciem całkowicie budżetu państwa. Zaś służby specjalne mogą być finansowane tylko i wyłącznie z budżetu państwa. I to pokazuje, że nawet w tym przesłuchaniu, które nie wiemy do końca, czy było w pełni zgodne z prawem poprzez niezłożenie pełnej przysięgi, wyszły trzy rzeczy, które wymagają absolutnie pełnego wyjaśnienia, bo jeśli Jarosław Kaczyński o tym wszystkim miał wiedzę i nie użył tej wiedzy, żeby powiadomić odpowiednie organy państwa, że jest łamane prawo wprost, to znaczy, że on ponosi za to odpowiedzialność i na pewno ci, którzy go informowali, kupowali, pani używali Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość, bo Jarosław Kaczyński przyznał, że wiedział o kontrowersjach dotyczących właśnie zakupu Pegasusa przez Fundusz Sprawiedliwości, który powinien pomagać ofiarom przestępstw. Natomiast powiedział, że on jako prawnik uważa, że wszystko było w porządku. To jest zresztą kolejny dowód wskazujący na to, że Jarosław Kaczyński wiedział o zakupie Pegasusa w momencie, kiedy on był kupowany, bo wtedy pojawiły się te kontrowersje, czy można tego dokonać przez Fundusz Sprawiedliwości. Bardzo proszę. No właśnie, szanowni państwo, 8 godzin spektaklu, 8 godzin przesłuchania i w trzech punktach pan Arłukowicz wymienił właściwie punkty, o które jeszcze trzeba dopytać, a więc znowu wezwać Jarosława Kaczyńskiego. Być może teraz już będzie mógł zgodnie z procedurą, bo się o to pani przewodnicząca komisji postara, żeby mógł złożyć to przyrzeczenie zgodnie z oczekiwaniem mógł i żeby mógł rzeczywiście być zwolniony z tajemnicy. Szanowni państwo, no igrzyska i spektakl. Trzy najkrótsze wnioski z tego przedstawienia, którego byliśmy świadkami. Po pierwsze, obraz absolutnej arogancji i chamstwa. No coś przerażającego. To widowisko to było coś przerażającego. Ja zresztą miałam takie skojarzenie. Ja mam do pani nie pytanie, wiem, czy państwo pamiętacie, proszę pozwolić. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taki eksperyment w latach 70. przeprowadzony przez Zimbardo, gdzie prawda podzielił studentów na ofiary i oprawców, strażników. Jaki pani no, widzi po analogię? Prostu miałam takie skojarzenie, jak patrzyłam na niektórych członków komisji, jak przesłuchiwali. W jednym byli śledczymi, prokuratorami, oskarżycielami, pytania z tezą, sądem byli równocześnie, pytania z tezą. Wszystko już wiedzą. Właściwie nie wiem, po co tego prezesa Jarosława Kaczyńskiego zaprosili, skoro już w pytaniach mieli odpowiedzi. No, ale pani, no i trzecia sprawa, to, która się rzucała w oczu. To jest trochę przewidywalne, kiedy Donald Tusk był przesłuchiwany przez komisję śledcze w czasach PiSu. Trzecia sprawa, która rzucała się w oczy, no to straszliwy, po prostu jakiś
potężny strach, zresztą to nie tylko w tej komisji, ale również widać to przy okazji komisji, która bada kwestie wizowe, że jest strach przed sięgnięciem i pytaniem albo jakimkolwiek analogią i porównywaniem do okresu sprzed 2015 roku. No tutaj przed występem Jarosława Kaczyńskiego był przesłuchiwany ekspert, którego każda próba zapytania o to, jaki system był stosowany przed 2015 rokiem, czy był podobny, czy mógł to samo i jak był stosowany, wobec kogo. Pytanie o dziennikarzy, czy byli podsłuchiwani, po prostu wywoływał jakieś dreszcze, larum i wykluczenia z komisji i zamykanie dyskusji. Więc mówiąc krótko, komisja niczego nie wyjaśniła do tej pory i sądzę, że niczego nie wyjaśni. Dalej opieramy się w obszarze doniesień medialnych, więc... Zaraz. Jarosław Kaczyński powiedział... No, Kaczyński został poinformowany w mojej ocenie niezgodnie z prawem jako trzeci prezes partii o zakupie Pegasusa. Drodzy Państwo, porządkując sytuację, wiemy, bo takie są fakty, że w czasach Platformy CBA też miało program do inwigilowania, tylko nie mamy żadnych doniesień, że ten program był wykorzystywany przeciwko politykom. Odnosząc się do tego, co pani poseł Stachowiak-Różecka powiedziała. Pani poseł, rzeczywiście jest tak, że obecna władza stosuje takie rozwiązanie, że komisja śledcza ma się zająć czasami PiSu i nie poprzednimi, tylko zwracam uwagę, że wyście rządzili i wszystko, co robiła Platforma przez 8 lat, mogliście wyjaśnić. Mieliście prokuraturę, służby, więc wie pani, inwigilacja dziennikarzy, zarządów Platformy, stawiacie takie tezy, mogliście to udowodnić, mogliście ukarać ludzi, którzy inwigilowali dziennikarzy. Ja przytaczam tylko takie momenty i takie fragmenty, gdzie członkowie komisji pytali konkretnie, porównywali, czy system Galileo, zdaje się tak nazywał, był podobny i analogiczny do tego... Dobrze, ale system Galileo, czy ten za czasów Platformy, nie mamy doniesień, nie mamy... Pani poseł. Że członek komisji brał oddech, żeby o to rozumiem, zapytać. Nie mamy doniesień, że system Galileo rzeczywiście kupiony w 2012 roku za czasów Platformy, zresztą system potem zhakowany, włoski system, że on był stosowany przeciwko politykom. Nie było ani jednego takiego doniesienia. Pan marszałek Stanisław Tyszka. Czy wszyscy wiemy, że komisje śledcze w pewnym stopniu przynajmniej są... odpowiadają na potrzeby robienia igrzysk, jak nie ma chleba. Znaczy nie ma wywiązania się z obietnic dotyczących poniesienia kwoty wolnej czy dobrowolnego ZUS-u przez rząd Tuska, no to są te igrzyska. Ale Komisja Śledcza do spraw Pegasusa jest komisją bardzo istotną, dlatego że ona dotyczy funkcjonowania demokracji i tego, czy politycy opozycji mogą być przez władzę inwigilowani. I nie tylko politycy opozycji, jak pokazują kwestie taśm Obajtka. I teraz to, co mnie martwi, dlatego że ja od wielu lat jestem zwolennikiem komisji śledczych, no to jest niestety kompromitacja tej komisji. To znaczy... Co ma pan na myśli? Za wcześnie Jarosław Kaczyński został przesłuchany w momencie, jak członkowie komisji jeszcze niewiele wiedzą. Członkowie komisji tego ewidentnie nie udźwignęli. Ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński jest starszym człowiekiem, coraz bardziej oderwanym od rzeczywistości. Natomiast on ich ograł. To znaczy ograł panią przewodniczącą komisji, która w momencie, jak on odmówił składania przysięgi, czy niepełną złożył, no to powinna zasięgnąć opinii od prawników sowicie wynagradzanych z kieszeni podatników. Tam jest 10 prawników. Przypomnę, że komisja skierowała wniosek do sądu o ukaranie Kaczyńskiego i w tym momencie powinni zamknąć, dlatego że są bardzo poważne wątpliwości prawne, czy to nie miało charakteru rozmowy towarzyskiej. Później Kaczyński zaczął wyczytywać wszystkich dziennikarzy inwigilowanych za rządów poprzednich Tuska, tak? Tylko ja przypomnę, że przez 8 lat te wszystkie sprawy zostały umorzone, tak? No więc on tutaj się kompromitował, oni nie potrafili tego wykorzystać. Jedyni członkowie komisji, którzy stanęli na poziomie zadania, to jest Przemysław Wipler z Konfederacji, no i może pan Bosacki. No to co wyprawiał pan Zębaczyński, nie umiejący kontrolować agresji, czy prawda, to pajacowanie posłów PiSu, pana Ozdoby i tego Goska, którzy zostali w końcu wykluczeni, no to było niepoważne. To, co Przemysław Wipler tam starał się merytorycznie zrobić, no to otwiera pewne, mimo wątpliwości prawnych, no otwiera pewne tematy. Na przykład prezes Kaczyński powtarzał, że system Pegasus był przeznaczony do inwigilacji szpiegów, tak? I pan co, znaczy on w czasie tych zeznań zmienił trochę wersję, bo on do tej pory w wywiadach tak mówił. Plątał, potem okazało się, że tak do końca nie jest. Przyznał też, drodzy państwo, podczas przesłuchania, że mimo publicznych wypowiedzi, że jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa zajmie się działalnością wykorzystywania Pegasusa, przyznał się, że w ogóle się tym nie zajął. Ostatnie zdanie koniecznie, dlatego że to jest tak, że ja apeluję o to, żeby koalicja traktowała tą komisję poważnie. Jeżeli Donald Tusk idzie do prezydenta i macha listą
ludzi, którzy byli nielegalnie inwigilowani i robi z tego pewien show publiczny, a ta lista, uwaga, cały czas nie trafiła do komisji śledczej, to znaczy, że nie premier trafiła, sobie robi nie żarty nie trafiła, z trafiła też do prezydenta, pana Adama Rubowa, no, to właśnie. Czy ja mam nadzieję, że komisja będzie miała dostęp do tych dokumentów, bo pewnie gdyby pan prezes Kaczyński odpowiadał już po jej upublicznieniu, to pewnie te proporcje 99% złoczyńcy, a 1% też złoczyńcy, czy tylko taka inna trochę kategoria, być może by zrewidował i wtedy by mu się coś przypomniało, bo on zaprezentował taką strategiczną, wybiórczą niepamięć. Rzeczywiście ja bym oczekiwał od komisji, żeby była bardziej przygotowana i nie dawała się zaskakiwać. Nasza posłanka, była posłanka Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, mam taką osobistą uwagę. Czy wiedzą państwo, że w tej komisji większość stanowią obecni przedstawiciele PiS-u lub byli przedstawiciele PiS-u? Mam nadzieję, że przewodnicząca jest z parytetu. To umówmy się, że to są parytety koalicyjne. Ale też była w PiS-ie. Joanna Kluzik-Rostkowska była w PiS-ie. Przemysław Wipler był w PiS-ie. Sama wewnątrz PiS-owska komisja. Dobrze, ale będzie okazja do zrehabilitowania się, bo najpewniej panu prezesowi jeszcze się wiele rzeczy będzie musiało przypomnieć, bo będą kolejne przesłuchania. Materiał dowodowy jest pewnie bogaty, a będzie jeszcze bogatszy, bo kolejne elementy, o których nie wiemy, pewnie dojdą. Kolejne nazwiska. No to, co dało się rzeczywiście zauważyć, to no, pewne gorszące praktyki w ogóle rozmów w parlamencie. No ta wyższość, która biła od pana prezesa, który wręcz po raz kolejny powiedział, że jest jakimś wybrańcem z pańskiej klasy. Dobrze, to chcę pana zapytać o taką rzecz. Przewodnicząca Sroka zapytała Jarosława Kaczyńskiego, czy podda się badaniu na wariografię. Czy pan widzi taką w tej chwili potrzebę? Ja nie widzę takiej potrzeby. Kolejne pytanie. Tutaj wspomniany Witold Zembaczyński zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby skorzystał z kodeksu karnego i został małym świadkiem koronnym. Czy pan też widzi taką potrzebę? To może pytanie do kolegi. Mam nadzieję, że z tego posiedzenia, które rzeczywiście w warstwie dowodowej nie wniosło za dużo, będą wyciągnięte wnioski. W warstwie komicznej rzeczywiście komisja, która dotyczy bardzo ważnej sprawy, bo inwigilacja, gdyby chodziło tylko o przestępców, jestem absolutnie za tym, ale w momencie, kiedy staje się to bardzo agresywne, inwazyjne narzędzie do walki politycznej, a wiemy, że już w katalogu tych nazwisk, które były podglądane, znajdują się osoby, które nie są przestępcami, tylko po prostu ośmieliły się być przeciwko PiS-owi. Teza Jarosława Kaczyńskiego jest taka, że to są osoby publiczne, ale że to są przestępcy. Bardzo proszę. To jest pan Wojciech Kolarski. Panie ministrze, to może jeżeli premier Tusk machał prezydentowi na spotkaniu z rządem na Radzie Gabinetowej tą listą inwigilowanych nielegalnie, to trzeba było wziąć tę listę, obejrzeć, zbadać. Macie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Chyba to jest ważne, to bezpieczeństwo narodowe. Proszę państwa, no, wyrwać mieli? Poprosić. Chciał opinii publicznej coś przekazać, machając tą listą, a nie zrobił tego prezydentowi, to znaczy, że zrobił to tylko jako gest w teatrze politycznym. To jeżeli... A pan uważa, że taka lista jest, czy pan uważa, że tu zblefował? Ale nie wiem, no, ponieważ do dzisiaj ta lista nie trafiła, no, więc nie wiem, dlaczego to zrobił. Wyjaśnijcie to sprawę. Ale czy macie instrumenty? Możecie poprosić pana premiera, żeby przedstawił takie informacje. Słusznie pan zauważył, istnieje specjalnie do tego powołana instytucja. Jeżeli niepokoi coś premiera, uważa, że doszło do złamania prawa, to powinien takie materiały przesłać tam, gdzie toczy się w tej sprawie postępowanie, czyli do komisji śledczej. Nie wiem, czy ona trafiła tam, czy nie. Natomiast chciałem państwu powiedzieć, że policzyłem, iż przez 24 lata istniało 10 sejmowych komisji śledczych, przez jeden w ciągu paru tygodni zostały powołane 3. Więc to pokazuje, że te komisje śledcze dzisiaj mają charakter takiego politycznego teatru i charakter bardzo polityczny. Takiej propagandowej akcji, która miała miejsce przed wyborami. I myślę, że dzisiaj ci, którzy te komisje powołali, czyli przedstawiciele koalicji rządowej, nawet żałują, że się na to zdecydowali, ponieważ strzelają sobie ciągle w stopy, a ostatnie posiedzenie i
przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego, no to było rozbicie w pył nie tylko pracy tej komisji, ale w ogóle samego problemu. Dobrze, przypomnę, ja ale momencik, nie, bo to było, bo wcześniej, nie trywializuję, bo wcześniej mieliśmy artykuł w Rzeczpospolitej, który wyjaśniał, że to nie jest tak z tym Pegasusem, bo oprogramowanie nie mogło ingerować w treści, bo było dostępne tylko dla prawa kilku funkcjonariuszy. Dalej, druga rzecz. Konferencja prasowa ministrów Kamińskiego-Wąsika, która wyjaśniała, że podobne narzędzia używane były wcześniej. Ale przede wszystkim rzecz najważniejsza, bo o której się zapomina. Państwo musi być o krok przed przestępcami. Musi posiadać takie narzędzia, które będą służyć walce z przestępczością. Rzecz tylko w tym, czy rzecz się odbywa w sposób legalny, czy nie. No właśnie, tutaj dochodzimy do pytania. I czy działo się to pod kontrolą sądu, prawda? Do tej pory nic o tym nie wiemy. Jarosław Kaczyński uważa, że inwigilacja Brejzy Pegasusem miała uzasadnienie, bo uważa Brejzę za przestępcę. Przypominam, że kiedy Brejza był inwigilowany, kierował sztabem opozycji w wyborach i do dzisiaj nie usłyszał żadnych zarzutów. Ale panie doktorze, ale to jest tak jak z komisją do spraw wiz. Dobrze. Setki tysięcy wiz, a tak naprawdę okazuje się 600 przypadków. I tak jest z Pegasusem. Ale szersze zjawiska dotyczące nieprawidłowości w przygotowywanym prawie, które miało utworzyć możliwość, ułatwić możliwość przyjazdu do Polski i zdobycia wiz. Ale ja bym chciał o pewien konkret zapytać, bo tutaj mówimy, że wszystko jest w porządku. Rzecz, która nie jest trochę z boku Pegasusa, ale pokazuje, jak działało państwo. Prezes Kaczyński był pytany przez Przemysława Wiplera podczas przesłuchania o najnowsze informacje. Onet ujawnił taśmy, fizyczne zapisy rozmów nagranych w gabinecie Daniela Obajtka w 2018 roku jako prezesa Orlenu. Mam do państwa pytanie. Poza tą warstwą, która świetnie się bawimy, prezes Kaczyński mówi o członkach, o naleśnikach, świetna zabawa. Daniel Obajtek załatwia pracę rodzinie prawicowego dziennikarza, tego, który przyniósł taśmę od Sowy, na której zresztą pan Bartosz Arłukowicz był nagrany. Wszystko się pięknie dopełnia. Tylko mamy sytuację taką. Najważniejszy polski koncern, tuż przed przejęciem energii, PGNiG-u, ruchu, przed sprzedażą części Lotosu Saudyjczykom i Węgrom, u niego w gabinecie są pluskwy. I te nagrania gdzieś krążą. Ktoś je ma. Ktoś może gigantyczne pieniądze zarobić, Orlen jest spółką giełdową, na informacjach dotyczących podejmowanych decyzji. Czy to jest normalne? Ale co pana dziwi? Nie, no, pana ministra, bo pan minister mówi, że no, narzędzia, wszystko, nie ma nie, żadnych dowodów. Nie, ale obraca może pan to jest moje słowa w... próbuje pan... Nie, no, dobrze, to może to jest, wie pan... Nie, bo czym innym jest walka z przestępczością, a czym innym są krążące w mediach... Nie, ja nie chodzi mi o krążące zapisy taśm. Minęło, o nie wiem, czy one są fejkiem, że są prawdziwe, czy pan ma pewność... Tak, mam pewność. Ma pan pewność, że są fejkiem? Ja nie wiem. A kto to zrobił? Jakie miał Obajtek, dobrze, jeżeli dochodzimy do tego momentu, to proszę przyjąć na wiarę to, co mówię. I Nisztor, Obajtek zostali nagrani i oni potwierdzają, że takie nagranie było. Chcę zapytać o coś innego. Jak to jest w ogóle możliwe? To, że dziennikarze dzisiaj ujawniają, to znaczy, że ta taśma krąży od 2018 roku. Przez, proszę sobie obejrzeć. I bardzo źle. I to bardzo 6 źle. Lat ktoś mógł mieć taką wiedzę. Czy to jest normalne? Odpowiadam od razu. Nie, to nie jest normalne. Nie. No i co z tym trzeba zrobić w takim razie? Tak, to nie jest normalne. Bartosz Arłukowicz. Panie doktorze, kto taśmami wojuje, od taśm ginie. Ale mnie nie interesuje Nisztor, wie pan, i załatwianie sobie pracy. Nie, Nisztor też nie interesuje. Mnie interesuje Obajtek i system funkcjonowania tej partii. To PiS delegował Obajtka do największego polskiego koncernu, który, nie będę już wymieniał tych wszystkich następnych ruchów, które w Orlenie były wykonywane. To PiS urodził, wykreował, zbudował, nazywał go wszechmocnym Obajtkiem. I teraz to, co się wydarzyło z tymi nagraniami w Orlenie, pokazuje, jak na obrazku, jak został skonstruowany PiS jako partia. To pokazuje ale system. Panie ministrze, ale wasz prezes Orlenu Jacek Krawiec na tych taśmach usowy, na których pan też był nagrany, też został nagrany. Panie dyrektorze, to są dwie kompletnie różne sprawy. Rozmawiamy dzisiaj o nagraniu w gabinecie, nie w jakiejś knajpie restauracji, tylko w gabinecie szefa polskiego koncernu. Ktoś te pluskwy tam założył. Przecież nie wszedł Nowak z ulicy z pluskwami i przykleił Obajtkowi pod biurko, tylko to musiały zrobić służby specjalne. Jakie służby specjalne? Ja nie wiem, czy polskie, rosyjskie. Chodzi o to, że te pluskwy tam były. I teraz to pokazuje pewien mechanizm uzależnienia. Pytanie, czy te pluskwy i to nagrywanie powodowało to, że Obajtek awansował na szefa Orlenu, czy może powodowało to, że on ciągle na nim trwał? Ja przypomnę, że tam się przewijało nazwisko premiera Morawieckiego, tam się poruszano tematy getbacku, ojca Morawieckiego. To są
bardzo poważne sprawy i obciążenia, które w mojej ocenie powinny skończyć się w prokuraturze i na sali sądowej. Ale jeszcze jedno, bo pan poseł mówi, że to były służby. Ja nie wiem, czy to były służby, bo ja właśnie nie wiem, co jest źródło. Nie wiem kto. Natomiast zaczęliśmy rozmawiać o o Pegasusie, a teraz rozmawiamy o tych taśmach. Ja nie wiem, czy należy łączyć te dwie sprawy. No ale jak to nie? No, naprawdę jestem przekonany, że to jest sprawa Pegasusa. A czy to jest legalna inwigilacja? Ale nie, ale to zupełnie coś innego. Ale ta komisja musi zajmować nielegalną inwigilacją. Pegasus jest jednym z elementów. Pan Adam Jarubas, bardzo proszę. Tam się pojawił jeszcze jeden wątek, bo oprócz wielu talentów, które poznaliśmy pana Daniela Obajtka, dowiedzieliśmy się, że chciał być też dealerem tych taśm, bo powiedział do Nisztora, a to masz tą taśmę. Bo Nisztor się zaoferował, proszę państwa, że ma taśmę na Getbacku, która obciąża... To daj, to weźmiemy na smycz tutaj paru gości. No to jest ciekawy wątek, czyli do analizy kogo i przepraszam, że państwo tego nie puszczam, ale usłyszeliby państwo tyle słów wypikanych, że nic by państwo nie zrozumieli z tych taśm. Więc to pokazuje, że był też kapitalistą politycznym, który swoją pozycję, tam znamy dzisiaj listę posłów, którzy chodzili tam codziennie do niego, żeby załatwiać kolejne miejsca dla swoich rodzin, jeszcze wpływał na najwyższe urzędy w Polsce. Chciał taki wpływ mieć, więc to pokazuje obraz, smutny obraz tej władzy, która była skorumpowana do głębi. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, wie pani, kto kierował ochroną Orlenu? Bo wydaje mi się, że to ochrona Orlenu, najpotężniejsza ochrona w spółkach Skarbu Państwa, powinna takie rzeczy wykrywać. Pan Zbigniew Lasek, był szef ochrony Jarosława Kaczyńskiego, jeden z twórców Grom Group. Szanowny panie redaktorze, po pierwsze oczywiście sprawa bardzo poważna i absolutnie trzeba ją wyjaśnić. Trzeba ustalić, czy te taśmy są wiarygodne, prawdziwe, czy były nagrywane rzeczywiście w siedzibie Orlenu, czy gdzie indziej, bo kwestia taśm w ostatnim możemy czasie przyjąć, jest... Że tak było? Nie. Powiem panu dlaczego, bo ostatnio były też nagrania publikacje związane z nagraniami też rzekomo prawdziwymi i absolutnie realnymi, związanymi z kwestiami z Dolnym Śląskiem. Rzecz dotyczyła prezydenta Lubina, Raczyńskiego, gdzie też wszystko miało być prawdziwe i tak dalej. Materiały, programy telewizyjne na ten temat powstawały i podam prosty przykład, który to jakby sprawia, że wiarygodność te materiały tracą, że na przykład w materiałach telewizyjnych jest informacja, że oto są nagrania z domu prezydenta Raczyńskiego. Jest jasne, że te nagrania nie były z domu Raczyńskiego, bo to, co widzimy na ekranie, to nie dom Raczyńskiego i tak dalej. Nieporównywalne historie, dobrze. Że krążą nagrania, które zostały znalezione w sieci. Jeśli pani pozwoli. Krążą nagrania, które zostały znalezione w sejfie jednego z przedsiębiorców, pani poseł, który jest bohaterem tej afery. Pani poseł, porównuje pani rzeczy nieporównywalne. Ani jeden, ani drugi, ani minister, ani Obajtek nie zaprzeczają, że te taśmy są prawdziwe. Nie, ja tylko mówię tyle, że kwestie nagrań, tego czy są legalne, czy nieprawdziwe, czy nie, absolutnie muszą być zbadane. Ja tego nie lekceważę. Natomiast na razie nie mam żadnych przesłanek i podstaw do tego, żeby twierdzić, że to, co zostało opublikowane i to, co słyszymy, jest na pewno... Dobrze, to ja tylko raz państwu potwierdzę. Żona pana Nisztora, po takich drobnych rzeczach sądźmy, i jego tata dostali szybko po tych rozmowach pracę w Orlenie. Jednocześnie ojciec Kornela Morawieckiego, rzeczywiście sam z nim jeszcze rozmawiałem za jego życia, był zaangażowany w sprawę getbacków, w próbę wymuszenia na swoim synu, panu premierze, pomocy finansowej z budżetu państwa dla getbacków, więc takie drobne elementy, które na tych taśmach się pojawiają, potwierdzają ich prawdziwość. Pan marszałek Stanisław Tyszka. Że te taśmy pokazują bardzo istotny element władzy PiS-u, to znaczy, że spółki były traktowane jako synekury dla rozmaitych znajomych. Druga rzecz, pokazują też, w jaki sposób funkcjonowali i funkcjonują tak zwani dziennikarze związani z PiS-em. Tak, to po prostu są funkcjonariusze, byli funkcjonariusze PiS-u. To jest oczywisty element wojny frakcji w ramach PiS-u, który się w tym momencie nie potrafi odnaleźć. No, PiS to jest taka bezideowa partia władzy, bez władzy w tym momencie, przeżywająca głęboką traumę, szarpana coraz większymi konfliktami. Z tego co wiem, szef bezpieczeństwa w Orlenie, no, może najbardziej pewnie chronionej firmy w Polsce, był mianowany przez Mariusza Kamińskiego. Zbigniew Lasek, były szef ochrony Jarosława Kaczyńskiego. Czyli to jest w tym momencie wojna frakcji w PiS-ie. Nie wiem, czemu służąca, powinniśmy się dowiedzieć, natomiast faktem jest, że zostało popełnione przestępstwo. Jeżeli to była inwigilacja, skąd to wskazuje Obajtka, czemuś służąca, to te materiały powinny zostać zniszczone, a nie hulać w tym momencie po mediach. I to już ciąży w tym momencie na władzy nowej,
żeby te osoby zostały ukarane. Drodzy Państwo, kończąc siódmy dzień tygodnia, zapewniam Państwo, że nie staram się nigdy i nie zamierzam się starać u żadnego prezesa spółki Skarbu Państwa o pracę dla nikogo z mojej rodziny. Nie ma mnie też na słynnej, też wyciekła. Liście gości do Daniela Obajka jest bardzo długa. Nie uświadczą mnie tam Państwo. To był siódmy dzień tygodnia. Wojciech Kolarski, Bartosz Arłukowicz, Mirosław Ostrowiec-Różecka, Stanisław Tyszka, Adam Jarosz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.